Dobry wieczór. Witam Was w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj czytałem sobie Ewangelię według świętego Mateusza, 16 rozdział. W tym 16 rozdziale jest taki fragment, powiedzmy, kontrowersyjny albo sporny pomiędzy katolikami a protestantami. Znaczy, oni najczęściej się tam kłócą między sobą, kto tam miał rację. Pewnie się domyślacie, tak? Chodzi tam o Piotra i o skałę, kto jest tą skałą. Ale chciałbym się dzisiaj z wami czymś podzielić, co doszło do mnie, kiedy właśnie czytałem po raz kolejny ten fragment. Z całą pewnością słyszeliście niejedno kazanie, ja już kiedyś wypowiadałem się w tym temacie, ale dzisiaj troszeczkę z innej strony, więc przeczytam Ewangelię św. Mateusza, 16 rozdział i ten fragment, który jest od 13 wersetu do 23. A kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, co ludzie mówią o Synu Człowieczym, kim jest? Oni odpowiedzieli, według jednych Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, według jeszcze innych Jeremiaszem lub jednym z proroków. Zapytał ich, a wy co mówicie, kim jestem? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga. Na to Jezus mu rzekł, Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój ojciec ten w niebie. A ja ci oświadczam, że ty jesteś Piotrem. Tu mam w tej Biblii napisane w nawiasie skałą. I na tej skale będę budował mój kościół, a oddziały piekła go nie przemogą. Dam ci klucze Królestwa Niebieskiego i jeśli coś zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie a jeśli coś rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy nakazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Od tamtego czasu zaczął Jezus wyjaśniać swoim uczniom, że jest potrzebne, aby On udał się do Jerozolimy i doznał wielu cierpień ze strony starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, i aby przyjął śmierć, i aby trzeciego dnia wstał. Piotr, wziąwszy Go na bok, zaczął Go upominać, mówiąc, na litość, panie, nie może to przyjść na ciebie. A on zmieniony rzekł do Piotra: Odejdź ode mnie, szatanie. Jesteś moim zgorszeniem, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Kochani, trzy fragmenty, właściwie trzy wersety, czy trzy fragmenty nawet wersetów, zwróciły moją uwagę, kiedy to po raz wtóry czytałem. I sam początek. Pan Jezus pyta się swoich uczniów. Co ludzie mówią o synu człowieczym? Kim jest? To jest w 13. wersie, To zwróciło moją uwagę. Że pan Jezus zadaje pytanie o siebie. I albo inaczej, nie o siebie. O to, kim jest syn człowieczy? Może ważne jest, abyśmy. Bo to Żydzi z całą pewnością wiedzieli. Ale, kim jest syn człowieczy? No, to było jedno z określeń właśnie Mesjasza. Chrystusa. Syna Bożego. To wzięło się i zapoczątkowało od proroka Daniela. To możemy poczytać bodajże w siódmym rozdziale Księgi Daniela. Więc kiedy Pan Jezus pyta swoich uczniów o Syna Człowieczego, to tak naprawdę pyta o Chrystusa. Kim jest dla Niej Chrystus, kto jest dla Nim tym właśnie Mesjaszem? Kolejny fragment, który zwrócił moją uwagę, to jest dwudziesty werset. Że wtedy Pan Jezus nakazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem, że On jest tym Chrystusem. I trzeci, to jest 23 werset, kiedy Pan Jezus mówi do Piotra, odejdź ode mnie, szatanie, jesteś moim zgorszeniem, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Kochani, no, w tym fragmencie właśnie czy biorąc ten fragment, dochodzi do sprzeczek udowadniań, kto tutaj jest skałą, o co tutaj chodziło, że tutaj mamy właśnie wskazania na to, że Piotr był papieżem, czy przy pierwszym papieżem i od niego właśnie się bierze papiestwo. Ale nie chciałbym, abyśmy dzisiaj o tym rozważali. Co prawda tutaj przeczytałem, że i w tym tej, w tej przekładzie, który czytam, jest to przekład pierwszego kościoła, jest napisane, że ja oświadczam, że Ty jesteś Piotrem i w nawiasie kwadratowym skałą. To jest dość ważne, że to jest w nawiasie kwadratowym dodane skałą, bo to oznacza właśnie, że coś zostało dodane. I czasami w tych Bibliach mamy jakieś słowo w nawiasach kwadratowych, które po prostu jest dodane, aby zwrócić uwagę na kontekst albo aby zwrócić uwagę, o kim jest mowa. Nie zawsze to jest tak, kiedy się tłumaczy bezpośrednio z greki, a, a na przykład był wskazanie na o wiele wcześniej, to czytelnik po prostu mógłby zapomnieć o czym była mowa, dlatego gdzieś tam się też dodaje pewne rzeczy, ale jest to dodatek. Natomiast, jak powiedziałem, nie skupiajmy się dzisiaj w tym fragmencie na Piotrze i na tej skale. Nie udowadniajmy sobie, kto ma rację i prosiłbym, aby w komentarzach tam nie pisać, przynajmniej dzisiaj, kto ma rację, kto jest skałą, żebyśmy to sobie udowadniali. Zacznijmy od początku. Pan Jezus pyta się, tak jak już wspominałem, powiedzcie mi, kim jest Syn Człowieczy? Kim jest dla ciebie, dla was Mesjasz? Pierw pyta się, co ludzie myślą, kim jest? No i tam są różne pomysły, a potem się pyta swoich uczniów, a, a Wy co myślicie, kim jestem? Ja jestem, kim ja jestem, tak? Kim jest właśnie ten Syn Człowieczy? I to pytanie jest skierowane dzisiaj do was. Ja dzisiaj skieruję do was takie pytanie, drodzy słuchacze, kim dla was jest Chrystus? Kim dla was jest Mesjasz? Odpowiedzcie sobie, kim On jest dla was? Ja sobie też zadaję to pytanie, jak ja rozumiem, kim jest Syn Człowieczy. No więc. Ja, ja to rozumiem właśnie, że tak jak mnie tutaj Pismo Święte przekonuje, nie tylko w tym fragmencie, w innych, że Syn Człowieczy jest też Synem Bożym. I właśnie to jest wskazanie na Jezusa Chrystusa, który jest i zarazem człowiekiem, i Bogiem. I Jezus Chrystus właśnie jest Chrystusem, czyli tym Mesjaszem, czyli namaszczonym od Boga i jedynie tym, który może pojednać mnie z Bogiem i który może uratować mnie od wiecznego potępienia, ze względu na to, że zgrzeszyłem przeciwko Bogu. Tym jest dla mnie Jezus Chrystus. I przez to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, zapłacił za mój grzech, zmartwychwstał, Bóg wzbudził go z martwych, to pokazuje mi, że pokonał śmierć. I teraz, kiedy ja złożę ten grzech na Jezusa Chrystusa, to śmierć nade mną nie panuje. Ja będę miał życie wieczne. I słuchajcie, to jest. To dla mnie robi Chrystus, i tym kimś jest dla mnie Chrystus. Jakby ktoś mnie zapytał. I tym samym dla mnie jest to właściwie początek nowego życia. Bo kiedyś żyłem i właściwie jako dobry człowiek, ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że w tym, że jestem dobrym człowiekiem i tak idę na śmierć, ponieważ Bóg nie jest dla mnie najważniejszy. I ja sobie tam wybieram pewne rzeczy, które mi się w Bogu podobają, i oczywiście je chętnie spełniam, ale jest rzeczy, które niekoniecznie mi się podobają i je odrzucam. Ale tym samym odrzucam całego Boga, bo nie mogę sobie wybierać i tworzyć właściwie Boga na mój pomysł. I kiedy uwierzyłem i dostrzegłem na początku, że jestem głupim człowiekiem i idę na potępienie, i uwierzyłem Jezusowi Chrystusowi, i nagle zaczął być ten pokój w moim sercu. To dla mnie to zaczął być początek drogi. Początek, jakby, no właśnie, nowego życia. I od tego wszystkiego zaczęło się moje nowe życie. I mogę powiedzieć, że właśnie od tego wszystkiego zacząłem budować na nowo moje życie. Ale już nie według mojego pomysłu, ale według pomysłu Bożego. Według tego, co wyczytałem w Piśmie Świętym. I. To jest dla mnie jakby początek. Czyli Ewangelia, a w tej Ewangelii Jezus Chrystus dał mojemu życiu początek. Całkowicie On jest początkiem, i dalej moje życie buduje na Nim, na Nim, na, na Słowie Bożym. W tym wszystkim wcześniej to nie było tak, że ja nic nie wiedziałem o Bogu, i moje życie powiedzmy, budowałem też na opiniach innych ludzi i mam tutaj na myśli opinie ludzi duchownych w moim przypadku akurat pastorów, bo, bo pochodzę z rodziny protestanckiej natomiast widziałem, że no nie w każdym może przypadku, to nie chcę, że wszyscy ci pastorzy byli jacyś źli, ale i pastorzy i ludzie w kościele też w pewnym momencie widziałem, że wybierają sobie co z Boga im pasuje, a co z Boga im nie pasuje i ja na tym też budowałem. Ale tam było trochę pomysłu Bożego, a trochę pomysłu ludzkiego, i na tym budowałem. I w pewnym momencie zobaczyłem, że to jest złe, że na tym się nie da budować, bo się zaczynamy rozchodzić, bo ludzie mają trochę pomysłu Bożego, ale zaczynają dodawać swoje pomysły, a ludzi jest dużo i jest dużo pomysłów. Więc ja to zupełnie odrzuciłem i stwierdziłem: Nie, tylko i wyłącznie na Bogu trzeba budować, na, na jego słowie, na tym, co tutaj jest napisane. A nie na żadnym człowieku. I dla mnie to był początek, dla mnie to był ten fundament i właśnie ta skała. Bo w całym tym kontekście Jezus pyta o Chrystusa. My bardzo często rozpatrujemy i kłócimy się o papieża, to w ogóle nie ma nic o żadnym papieżu. Co prawda jest, występuje Piotr, ale cała ta historia dotyczy Mesjasza Chrystusa. I wtedy pan Jezus mówi, że objawił mu to Bóg. Że on jest mesjaszem. Że, czyli Pan Bóg dał objawienie Piotrowi. Z tym się widzimy, że zgadzają raże, raczej ci apostołowie, którzy tam są. Mnie też Bóg dał objawienie, że to właśnie Jezus jest Chrystusem. Ten Jezus, o którym tutaj czytamy w Piśmie Świętym, i on może mnie uratować. I tutaj Pan Jezus mówi, nie mówcie teraz nikomu, że ja jestem mesjaszem. Dlaczego? Aby. Każdy nie został przekonany do tego, ja dzisiaj też was nie chcę przekonywać. Dzielę się właściwie świadectwem swoim, jak ja zostałem przekonany. Żaden człowiek mnie nie przekonał o tym, że to Jezus Chrystus jest wybawieniem dla mnie no, i dla każdego, ale przede wszystkim dla mnie Jezus Chrystus jest wybawieniem. On jest właśnie tym Zbawicielem, jedynym, który może dać ratunek, więc Słowo Boże mnie. Przekonało, bo, bo to mnie przekonało wtedy, kiedy ja akurat słuchałem, nie czytałem, ale słuchałem pisma świętego jako audiobooka. I chciałbym, abyście sobie też zadali takie pytanie, czy przekonuje Was słowo o tym, że Jezus jest Mesjaszem, tym Chrystusem? Bo mnie, mnie akurat to przekonało w tym fragmencie. Więc jeżeli to objawienie dostał, to dalej Piotr mógł budować na tym objawieniu. Ja również na tym objawieniu dalej Buduje. Ale w pewnym momencie Piotr... A, i jeszcze może dodam, bo to też jest ważne. I potem od tamtego czasu Jezus zaczął wyjaśniać swoim uczniom, co jest y, potrzebne. Właśnie wyjaśnia im Ewangelię, to objawienie, bo Chrystus, sam Chrystus... No to co z tego, że Chrystus? Chrystus coś zrobił. Chrystus umarł za mój grzech i zmartwychwstał, pokonał śmierć. I to im właśnie tłumaczy tak bo patologicznie właśnie Pan Jezus teraz tłumaczy swoim uczniom, na czym polega i co ma zrobić Mesjasz. I mówi, że musi doznać cierpień, musi umrzeć, ponieść śmierć, aby trzeciego dnia zmartwychwstał. I wyjaśnia to objawienie. I kochani, i w pewnym momencie mówi, że ktoś zaczyna myśleć po ludzku, no akurat Piotr, i mówi, ci, co myślą po ludzku, no myślą tak jak szatan, są zgorszeniem dla Boga. Więc jeżeli my zaczniemy przyjmować swój punkt widzenia, to dla Jezusa jest to zgorszeniem. I ona nas porównuje do szatana. I to jest, są chyba dość mocne słowa, że może mnie Bóg porównać do, do, do szatana. No oczywiście ja sam nie myślę, że jestem. Wiadomo, że coś czasami zrobiłem złego, no ale od razu porównywać do szatana. No ale właśnie, kiedy ja zaczynam myśleć po ludzku, co mogę, na czym mogę budować swoją wiarę. No to to jest zgorszenie dla Boga. A wcześniej pokazał, że właśnie Bóg objawił. A Bóg, czyli Słowo Boże. I o to tutaj chodzi, że my mamy skupiać się na tym, co Słowo Boże objawia, a nie człowiek. To zrozumiał apostoł Piotr. Myślę, że potem zaczął się za bardzo nad tym wszystkim zastanawiać po prostu. I właśnie racjonalizować. Czy na pewno dobrze pomyślał, a może to chodziło o coś innego? I dlatego mówi: Nie, nie, panie, to na pewno do ciebie nie przyjdzie. I dostaje reprymendę od pana Jezusa. Kochani, my też możemy dostać reprymendę od pana Jezusa. To byłoby straszne. Na pewno kiedyś dostaniemy. Jak będzie sąd ostateczny, to każdy z nas zostanie rozliczony z nieużytecznego słowa, nieużytecznego czynu. Za to wszystko dostaniemy reprymendę, co myśleliśmy po ludzku, o co spieraliśmy się po ludzku to tak naprawdę, czy ten papież jest ważny, czy ten człowiek jest ważny, czy najważniejsze jest to, abym pojednał się z Bogiem, abym uwierzył Ewangelii. Bo jeżeli uwierzę Ewangelii i przyjmę to jako najważniejsze, to tak naprawdę nie ma znaczenia potem, co przyjmuję, ponieważ przyjmuję Jezusa Chrystusa, przyjmuję Jego Słowo i tak naprawdę reszta już nie powinna się w ogóle liczyć. Takie przemyślenia, Kochani, abyśmy popatrzyli w końcu na ten fragment, nie myśląc, kto ma rację, czy katolik, czy protestant, ale abyśmy sami sobie odpowiedzieli, kim jest dla mnie Chrystus? Kim jest dla mnie Mesjasz i co ja sądzę o właśnie Chrystusie. Ja osobiście, Paweł Banaś, sądzę, że On jest najważniejszy. Od Niego jest cały początek, przynajmniej mojego życia, mojego życia wiecznego, mojego życia. Z Bogiem. Od Niego jest początek i od tego się zaczęło. Cała ta moja budowa życia, mojego życia, zaczęła się właśnie od Jezusa Chrystusa. Tym się chciałem podzielić. Pozdrawiam serdecznie. Włosławia, życzę dobrej nocy.